za wybory do Parlamentu Europejskiego. Możemy uznać, że być może najważniejsze wybory spośród tych, które za nami w ostatnich miesiącach. I dzięki temu, że odbywa się kampania wyborcza, jej ważną sekwencją jest dzisiejsze spotkanie w tych pięknych murach Teatru Zdrojowego w Szarnie-Zdroju. Gościmy wyśmienitych gości. Gospodarzem tego spotkania jest pani poseł do Parlamentu Europejskiego Anna Zalewska. Brawo! Jest wśród nas pani marszałek Elżbieta Witek. Brawo! Która jest wielkim przyjacielem ziemi wałbrzyskiej i tutaj z nami spotykała się w roku 2022. Jest z nami też minister edukacji narodowej i szkolnictwa wyższego, pan profesor Przemysław Czarnek. Zanim oddam głos naszym gościom, chciałbym tylko wspomnieć, że jest czymś wyjątkowym, że na jednej sali spotyka się dwóch ministrów edukacji narodowej. Pani Anna Zalewska była ministrem edukacji narodowej w rządzie Beaty Szydło i jej następcą był pan profesor Przemysław Czarnek. I możemy podsumować te lata ich aktywności dla edukacji w naszym kraju tylko i wyłącznie pozytywnie. Na pewno też wspomną o swojej pracy na rzecz edukacji, ale także i o zagrożeniach, które w tej chwili stoją przed polską oświatą. Oddaję głos naszym gościom. Pozwólcie państwo, że zacznę. Bardzo się cieszę, że jesteście. Bo rzeczywiście to najważniejsze wybory, bo będzie się decydować o tym, jak Unia Europejska będzie wyglądać, a przede wszystkim jaka będzie Polska. Czy wolna, z wolnymi obywatelami, z uszanowaną własnością i prywatnością, z prawdziwą dbałością o środowiska, o środowisko, ze złotówką, z bezpiecznymi granicami, z tym, żeby decydować o swojej niezależności i suwerenności. Jestem w parlamencie od 5 lat w Komisji Środowiska, Bezpieczeństwa, Żywności i Zdrowia. To są te komisje, przez które przechodzi ten dokument, czy te dokumenty, o których słyszycie od właściwie kilku miesięcy, dlatego że rolnicy spowodowali, że wiecie już, co to jest Zielony Ład, czym on skutkuje. Zielony Ład to 80 dokumentów, najprzeróżniejszych. Każdy ma duży stopień skomplikowania, ale nie ma nic wspólnego z zielonością, a już na pewno nie ma nic wspólnego z ładem. Od bardzo wielu lat nazywamy go zielonym rozkładem, bo pokazujemy, że to, o czym mówią te dokumenty, to przede wszystkim zakazy, nakazy, podatki. Pokażę tylko i wyłącznie na dwóch, trzech kwestiach, które już najbliżej, które będą was dotykać. Oprócz oczywiście cen energii, dlatego że oprócz tego, że od lipca nie będzie tarcz, nie będą chronić was przed kryzysem energetycznym, bo on cały czas jest i będą podwyżki gazu i energii, to jeszcze czeka na to, jak rozstrzygną się wybory do Parlamentu Europejskiego. Dyrektywa o opodatkowaniu energii, ona jest jednomyślna, myśmy ją blokowali, gdzie przewidziane są wielokrotne podwyżki cen energii. Z prostego powodu chce się uwolnić ceny energii, tak żeby nie było regulatora, który powie nie, do tego momentu absolutnie tych cen wyższych być nie może. To, co najbliżej w tej chwili was, to budynka, dyrektywa budynkowa, która nakazuje wam dokonać obowiązkowych remontów, to znaczy dokonać termomodernizacji. Zauważcie, dokonujemy jej cały czas od bardzo wielu lat i Polacy czy Europejczycy jeszcze tego nie zrobili z jednego powodu, bo nie ma pieniędzy ani w kieszeniach podatników, ani w jakimkolwiek systemie. Trzeba wymienić okna, bardzo konkretne okna, trzeba szybami, trzeba zlikwidować wszystko co węglowe, czyli węgiel, gaz,
skroplony. Jedyne, co będzie akceptowalne, pompa ciepła czy fotowoltaika. Oczywiście trzeba będzie zrobić kapitalny remont w całym domu, bo trzeba wymienić podłogi. Wszyscy udają, że nie wiedzą, że potrzeba będzie do tego wszystkiego prądu, bo inaczej nic nie zadziała. Jeżeli tego nie zrobicie, to od stycznia 2027 roku będziecie płacić podatek od tego, czym grzejecie, czy chłodzicie swój własny dom. Tak samo jak będziecie płacić podatek od tego, czym tankujecie swoje samochody, dlatego że macie zostać ukarani, że nie macie samochodu elektrycznego. W związku z tym na tych małych przykładach, które będą decydować o waszych kieszeniach, już za moment pokazuję, jak bardzo ważne są te wybory. Jest na stole centralizacja Unii Europejskiej, żadne federalizacje, landy, nie centralizacja. To znaczy za nas będą podejmować decyzje dotyczące podatków, obronności, polityki zagranicznej, służby zdrowia, edukacji. Nie będzie weta, czyli nie będzie można powiedzieć, że się sprzeciwiamy. Nie będzie złotówki, bo mowa jest o euro. I oprócz tego przyspieszenia ma nabrać to, co już jest gotowe, przegłosowane. Jesteśmy jedyną formacją, a w całej Unii Europejskiej konserwatywne formacje mają szansę decydować o większości. To są badania robione w każdym kraju członkowskim. Będziemy to odwracać. Przymusowa relokacja. Nie słuchajcie, moi kochani, tego, co mówi Donald Tusk, że my z jakiegoś powodu zostaniemy zwolnieni, bo przyjęliśmy miliony Ukraińców. W Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim mówi się jednoznacznie, nie będzie takich zwolnień, bo Hiszpania, bo Francja, bo Niemcy, bo Grecja, bo Włosi potrzebują relokować nielegalnych migrantów właśnie do Europy Środkowej. My jesteśmy dużym krajem, więc będziemy w pierwszej kolejności. I nie wierzcie, że to jest 30 tysięcy, bo Donald Tusk oddał władzę Komisji Europejskiej. Komisja Europejska będzie decydować, ilu będzie nielegalnych migrantów w Polsce. Zobaczcie, co przed nami. Dlatego 9 czerwca podejmujcie dobre decyzje. I ponieważ jestem jedynką na liście, pamiętajcie o tym, że wybory do Parlamentu Europejskiego to nie są wybory do polskiego Sejmu. Tam liczy się głosy zupełnie inaczej. Tam przepływają mandaty z województwa do województwa. Czasami jest tak, że w nocy jeden zasypia jako europoseł, a budzi się jako nie i odwrotnie. Dlatego, że tak skomplikowane jest to liczenie. W związku z tym mam ogromny apel do was. To, że jestem jedynką, to decyzja Jarosława, premiera Jarosława Kaczyńskiego. Mam jego bezwzględne wsparcie, bo on wie, jak pracowałam przy dokumentach i wie, że mogę natychmiast siadać, mając większość, będzie wierzy, wie na pewno, że będę potrafiła je odwrócić. Mam poparcie pani marszałek, pana ministra, pani Beaty Szydło, pana Andrzeja Dudy. W związku z tym musicie podejmować decyzje i proszę was o to. Bez rozdrabniania się na liście. Szanuję każdą koleżankę, ale to jest bardzo niebezpieczne. Trzeba być jednoznacznym po to, żeby nie obawiać się, że mandaty gdzieś przewędrują i to przewędrują do innego ugrupowania. W związku z tym ciesząc się, że zostały nam jeszcze 3 tygodnie, niecałe 3 tygodnie kampanii, widzę, że po Wałbrzychu będę jeszcze musiała trochę pospotykać się, powiecować, pobanerować i poulotkować, a na dzisiaj już oddaję głos pani marszałek. Jak ja tutaj zobaczyłam uśmiechnięte twarze, to od razu inny uśmiech na twarz wypłynął. Witam państwa bardzo serdecznie. Na początku chciałabym podziękować przede wszystkim mojemu koledze, panu profesorowi Czarnkowi. Z drugiego końca Polski przyjechał, po to, żeby wesprzeć pani Zalewską. Widzę, że ma tutaj swoich panów, więc myślę, że będziecie państwo na przykład. Ale rozmawiamy dzisiaj o sprawach niezwykle poważnych, decydujących o tym, jak będzie wyglądała nasza przyszłość w najbliższym czasie i w kolejnych dziesięcioleciach.
9 czerwca oddałem swój głos, zdecydujemy nie tylko o tym, jak nam się będzie żyło, ale przede wszystkim będziemy podejmować decyzje za nasze nieletnie dzieci i wnuki, bo one głosu nie mają. To my zdecydujemy o ich przyszłości, oddając swój głos 9 czerwca. Pamiętacie, drodzy Państwo, w czasie kampanii parlamentarnej bardzo często mówiliśmy, podkreślaliśmy, jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa dla nas, jako Prawa i Sprawiedliwości, poczucie bezpieczeństwa, które chcieliśmy dać naszym obywatelom, szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Tego bezpieczeństwa zewnętrznego, stąd też mnóstwo pieniędzy, najwięcej w historii wydanych na obronność. Powiedzieliśmy, że zagrożenie idzie ze wschodu i trzeba się zbroić, a to także to poczucie wewnętrzne, poczucie bezpieczeństwa pracy, pewna stabilizacja, to, że rodziny mogły sobie zaplanować swoją przyszłość, czuły się bezpiecznie, o to dbaliśmy. I nawet wtedy, kiedy przyszła pandemia, kiedy cały świat był ogarnięty kryzysem, wszyscy pytali, jak wy to robicie, że zamiast gospodarka iść w dół, to ona wędruje do góry. Jak to się dzieje, że rodziny nie biednieją? Jak to się dzieje, że przedsiębiorstwa nie upadają? Oczywiście część z nich, szczególnie tych drobnych, nie uniknęła tego losu, ale nie da się w 100% w warunkach pandemii, kryzysu pomóc wszystkim, ale troszczyliśmy się o obywateli. Ciężko to robiliśmy, budowaliśmy to wszystko przez 8 lat. To bezpieczeństwo Polaków, polskich rodzin, poczucie takiej pewności, że Polska i my Polacy zasługujemy na to, żeby w Europie pełnić rolę ważnego państwa. I zaczęliśmy takim państwem być. Jesteśmy w Unii Europejskiej od 2004 roku. Pamiętam ten czas, pamiętam to głosowanie, pamiętam też, mimo wielu wątpliwości, jednak entuzjazm Polaków, że wkraczamy do wolnego świata. Bo rzeczywiście wtedy tak było. Ale w tym roku wchodzimy w 20-lecie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Trzeba spojrzeć w tył, porównać to, co jest dzisiaj z tym, z tą ideą czy z ideami, które przyświecały ojcom założycielom. I dziś widzimy, że ta Unia jest zupełnie inna. Oczywiście czasy się zmieniają, wszystko się zmienia. Także Unia ma prawo się zmieniać. Ale przystępując do Unii Europejskiej widzieliśmy, że jest to związek niepodległych, suwerennych państw. I każdy z tych państw, także Polska, i to miało być tą wartością, miały wnosić do Unii Europejskiej swoją kulturę, swoją tradycję, swoje osiągnięcia. I tak było. Ale mijały lata i w Unii Europejskiej pojawili się ludzie, urzędnicy, nikt wybierany w wyborach powszechnych. Pojawili się ludzie, którzy dostrzegli dobry interes w Unii Europejskiej i zaczęli powodować swoimi działaniami, że czujność obywateli Unii Europejskiej zaczęła być taka słaba. Usypiano nas, usypiano, a tymczasem pod płaszczykiem, że Unia jest wspaniała, cudowna i my się świetnie rozwijamy, za naszymi plecami, gdzieś tam w gabinetach urzędników unijnych podejmowane były decyzje, które dzisiaj naprawdę są niezwykle niebezpieczne i szkodliwe. Przede wszystkim, i to nie jest żadne straszenie, my o tym mówiliśmy w kampanii parlamentarnej, wielu Polaków przekonaliśmy, ale jak widać nie wszystkich, ale mówiliśmy o tym, że grozi nam, Polakom, utrata niepodległości, suwerenności, utrata prawa do decydowania o tym, w jakim tempie, w jaki sposób, w jakim kierunku chcemy się rozwijać, że przestaniemy samodzielnie podejmować decyzje. Mówiono to mrzonki, tak nigdy nie będzie. No i co widzimy, proszę Państwa? Do tej pory zasadą, która dawała nam poczucie bezpieczeństwa, było jednomyślne głosowanie. Jeżeli jedno z państw powiedziało weto, to szkodliwe rozwiązanie nie wchodziło w życie. Co dzisiaj słyszymy? Pewnie Państwo też wiele razy słyszeliście. Głosowanie większością jest najlepsze. Jednomyślne jest szkodliwe dla Unii Europejskiej. I tak tłuką do głowy, tłuką całymi miesiącami, a właściwie już latami. Proszę Państwa, jeżeli pozwolimy na odebranie tej jednomyślności, to oni będą podejmować za nas decyzje. Nie my. Co dalej widzimy? Mieliśmy swoją prokuraturę, mamy swoją armię, mamy swój rząd i powinniśmy podejmować samodzielne decyzje. Tymczasem co się dzieje?
Prokuratura Krajowa nasza jest podporządkowana Prokuraturze Europejskiej. Mówi się o wspólnym dowództwie w Berlinie nad Armią Europejską. Przede wszystkim koniecznie chcą wprowadzić euro, stąd zamach na Narodowy Bank Polski, no bo po co zgromadzone pokłady złota, po co silna złotówka, która pozwoliła nam przetrwać najtrudniejszy czas. I wreszcie to, o czym pani Anna Zalewska przed chwileczką powiedziała na samym początku, to jest śmiertelne zagrożenie dla naszej cywilizacji, dla naszej kultury, dla naszego bezpieczeństwa, przede wszystkim bezpieczeństwa kobiet. To jest przyjmowanie, zgoda na przyjmowanie nielegalnych migrantów. My od 2015 roku broniliśmy prawa do tego, że jeśli ktoś potrzebuje wsparcia, gdzieś toczy się wojna, ktoś jest pokrzywdzony, my będziemy udzielać tej pomocy i tak robimy od roku 2015. Przez całe 8 lat pomagaliśmy tam, gdzie ta pomoc była potrzebna. Ale powiedzieliśmy, nie wpuścimy tych ludzi tutaj, bo oni nie przyjeżdżają po to, żeby szukać tutaj pracy. Oni zostali zaproszeni przez panią Angelę Merkel, która szeroko otworzyła ramiona, po to, żeby ich dać socjal. Więc biorą socjal, mają dużo dzieci i nie pracują. I jak każdy z nas widzi, co się dzieje na ulicach Paryża, na ulicach Berlina, Sztokholmu czy innych stolic europejskich. My tego nie chcieliśmy. Polska była państwem bardzo bezpiecznym. Dzisiaj wiemy, że takim bezpieczeństwem Polska nie jest już chroniona, bo mamy zgodę obecnego rządu na zgodę na relokację nielegalnych migrantów. I wreszcie to, co jest nazywane Zielonym Ładem, a co ja nazywam zielonym oszustwem, bo ład, słowo ład kojarzy się z czymś dobrym, usystematyzowanym, ułożonym. Tymczasem to, co nam proponuje się w tym Zielonym Ładzie, w tych kilkudziesięciu dokumentach, to jest odebranie nam prawa do życia tak, jak my chcemy. Odebranie nam naszej wolności, nie tylko wolności państwowej, ale przede wszystkim wolności osobistej. Ktoś będzie decydował w Unii Europejskiej, jak ja będę mieszkać, ktoś będzie decydował o tym, czym ja będę jeździć, co ja będę lała do tego samochodu swojego. Ktoś będzie decydował o tym, czy rolnik ma obsiać całe pole, czy też część tylko. Te nakazy będą szły stamtąd. My przestaniemy decydować sami o sobie. Proszę Państwa, Polacy ze swoją ponad 1050-letnią tradycją, historią, wielką, wspaniałą, nie może na to pozwolić. Broń naszej niepodległości, naszej suwerenności, naszego prawa do decydowania samemu o sobie, o naszym rozwoju. Ale żeby tak się stało, to do Parlamentu Europejskiego muszą iść ludzie, którzy chcą walczyć. Bo walczy człowiek odważny. Tchórz ucieka, chowa się, pamiętam jakiejś pani Ewa Kopacz powiedziała, że gdy wojna wybucha, to na dzieci zabiera, ucieka do domu, zamyka drzwi i nic ją nie interesuje. Mamy tutaj takiego walecznego człowieka, bo naprawdę znam Anię wiele, wiele lat. Znam się, nawet nie powiem od kiedy. Przyjaźnimy się ze sobą, poznałam Anię w wielu naprawdę bardzo ekstremalnych, trudnych sytuacjach i patrzyłam na to, jak się zachowuje, jakie decyzje będzie podejmowała, jak reaguje. Jest nauczycielką. Akurat, proszę Państwa, jak się złożyło, że trzech nauczycieli tutaj przed Państwem siedzi. Tak, Rada Pedagogiczna na Kamieniu. Ale proszę Państwa, Ania była zawsze bardzo odważna i nie bała się trudnych wyzwań. Jeżeli otrzymywała trudne zadania, proszę mi wierzyć, że otrzymała jeszcze za rąk pani premier Beaty Szydło bardzo trudne zadania. Wykonywała je naprawdę z wielkim zaangażowaniem, z poświęceniem, jest świetnie zorganizowana, ale ta odwaga, ta determinacja pozwalały jej iść przede wszystkim między ludzi. Czasami spotykała się z atakami, no bo na kimś się trzeba było wyżyć. Najlepiej się wyżyć na ministrze, prawda? No więc się wyżywano na niej, ale ona szła dalej. Jak Taran powiedziała, że broni słusznej sprawy. A jeżeli chodzi o Europarlament, to będąc jeszcze w polskim, krajowym parlamencie, Ania pracowała między innymi w Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Te tematy ją zawsze interesowały. Ona się do tego po prostu przygotowywała. Ona nie wystartowała 5 lat temu z przypadku, bo kogoś trzeba było dać. Ona po prostu chciała, bo wiedziała, czym grozi, jeśli w Parlamencie Europejskim będą europosłowie, którzy tak naprawdę nie będą się wgryzać w dokumenty, nie będą ich pilnować, śledzić tego, reagować na bieżąco. Ona wiedziała, że będzie reagowała i rzeczywiście
mieliśmy okazję przez 5 lat przekonać się, jak ciężką, tytaniczną pracę wykonała, jak wiele dokumentów musiała przeanalizować, żeby wyciągnąć z tego to, co jest szkodliwe dla Polaków i zastopować to. I robiła to naprawdę bardzo skutecznie i są takie rankingi międzynarodowe, które uznały Anię na 7 miejscu. Na 7 miejscu wśród wszystkich posłów Parlamentu Europejskiego uznano ją za najaktywniejszą europosłankę. To jest najlepszy dowód na to, że zasłużyła sobie na to, żeby być liderem listy dolnośląskiej i listy opolszczyzny do Parlamentu Europejskiego. Przy tym jest prawdomówna, ona niczego nie kombinuje, ona jest prosto w twarz, ona mówi jak jest, można z nią rozmawiać o wszystkim, ona się nie boi trudnych pytań, spotyka się z rolnikami. Dzisiaj rolnicy strajkują, w Sejmie mamy strajk głodowy, rząd nie wychodzi do strajkujących. Natomiast Ania, wszędzie ją rolnicy zapraszają, ona tam jedzie, rozmawia z nimi, bo ona też pilnuje ich spraw w Parlamencie Europejskim. Dlatego proszę Państwa, prosząc się o mój kraj, ale też o moje dzieci i o moje wnuki, bardzo Państwa proszę, ja wiem, że Europarlament jest daleko. Ja wiem, że te wybory do Europarlamentu to są zawsze wyborami, które nie cieszą się jakimś szczególnym zainteresowaniem, bo to są trudne sprawy, taka nowomowa europejska, trudna nomenklatura, to słownictwo, żeby przetłumaczyć to na ludzki język, to ludzie wyłączają telewizor, bo nic z tego nie rozumieją. To jest trudne. Dlatego potrzebujemy ludzi, którzy prostym językiem wytłumaczą, czym grozi to, co jest przygotowywane w Unii Europejskiej. Czyli mamy mieć okna z 3 szybami, mamy mieć ocieplony budynek na 25 cm styropianu, to o tym mówią te dyrektywy. Jeśli tego nie będzie, to będziemy płacić kary. My wszyscy, indywidualnie i zbiorowo, i przedsiębiorcy, i rolnicy, i my indywidualnie. I Ania takim prostym językiem ludziom tłumaczy, czym grozi przyjęcie tego tak zwanego zielonego ładu, a dla mnie zielonego oszustwa. Dlatego jeszcze raz, bardzo Państwa proszę, bo mówię to z czystym sumieniem, z pełnym przekonaniem, nie dlatego, że tak wypada, tylko dlatego, że optowałem też bardzo za tym, ja nie o tym wiem, że to właśnie ona ma być liderem, bo liderem powinien być ktoś, kto na to zasługuje, kto na to zapracuje, a ona sobie tą ciężką pracą zapracowała. Na dodatek, proszę Państwa, to, co bardzo cenię w Ani, to jest to, że nie tylko aktywna jest w Europarlamencie, że nie tylko tam ciężko pracuje, ale przyjeżdża na weekendy, ona objeżdża cały okręg. Ona się ciągle spotyka z ludźmi, ona jest ciągle między ludźmi, żeby ludzie nie tylko o niej nie zapomnieli, ale żeby ludzie wiedzieli, co się na bieżąco dzieje tam w Brukseli, w Strasburgu. Dlatego cenię bardzo tą aktywność, bo ona wcale nie jest taka częsta, proszę Państwa. I dlatego trzeci raz, ostatni raz, bardzo proszę, zagłosujcie Państwo, zachęćcie też innych, żeby 9 czerwca to właśnie na Anię Zalewską oddali swój głos. Bardzo Państwa o to proszę. Ja panią minister Annę Zalewską poznałem jako starą wojewodą lubelską. Przyjechała podczas wykonywania te bardzo ważne zadania, o których mówiła pani marszałek. Likwidowała. Zmieniała system z 6 plus 3 plus 3 na 8 plus 4. Wygaszała gimnazja i spotykała się z agresją wręcz wielu środowisk. I przyjechała do Lublina i spotkanie miało miejsce na Kulu. W sobotę to było, zdaje się. I tak, to ja zielony w tej sprawie, ona pod premierzem, tu mam wśród znajomych też nauczycieli, którzy nie chcieli tego wygaszania gimnazjum, idziemy na salę, a tam jest tłum ludzi, w tym tłumie jest także pani Szumilas. Jest także dyrekcja Wydziału Oświaty z Urzędu Miasta Lublin zarządzanego przez Platformę Obywatelską, wszyscy nastawieni, ale wyszła Zalewska, prawda? Powiedziała tak, jak mówi, co miała do powiedzenia, tam ci już się nic nie odzywali. Kazała liczyć dyrektorce Wydziału Oświaty z Lublina, co będzie z nauczycielami, bo miała wszystko policzone. I czy zgadza się, zgadza się, zgadza się, zgadza się. Nikt się nie odezwał. Tak się załatwia trudne sprawy. Tylko trzeba do tego być. Tylko żeby to robić, to trzeba być przygotowanym. Tego się nie da zrobić bez przygotowania. Tego się nie da zrobić tylko charyzmą. Tego się nie da zrobić tylko wolą, chęcią. Trzeba po prostu harować.
i przeprowadzając ten niezwykle trudny, ale jakże bardzo potrzebny, to już dzisiaj widzimy, że zbieramy tego efekty, ten bardzo trudny, potrzebny program przekształcenia ponownie polskiej szkoły na system 8+4 była do tego perfekcyjnie przygotowana, bo haruje. Anna Zalewska haruje. Jak ma do wykonania zadanie publiczne, to je zrobi, ale najlepiej, jak to jest tylko możliwe, dlatego jest liderem. Dlatego jest liderem listy Prawa i Sprawiedliwości w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego. I jest też liderem, jeśli chodzi o aktywność europosłów polskich w polskim, w Parlamencie Europejskim. Jak tak policzyłem na szybko, pani marszałek, to tak naprawdę to tutaj Brukseli nie jest dużo dalej stąd niż do Lublina, ale to tak na marginesie, mniej więcej tak, ale bliżej jest Lublina, nie żeby nie było żartów, ale do Brukseli jest, ale to rzeczywiście trzeba też zaangażowania pełnego, bo 9 czerwca i inne dni czerwcowe w innych krajach to jest głosowanie, jeśli chodzi o przyszłość Unii Europejskiej. My jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej, my chwalimy sobie to, że jesteśmy w Unii Europejskiej, natomiast chcemy być w Unii, a nie w jakimś tworze, który się już w tej chwili z tej Unii robi. Nie w czymś, co jest zarządzane totalitarnie i autorytarnie przez takich ludzi jak von der Leyen, przez Niemców, przez Timmermansa, Holendrów i tak dalej. Chcemy być w Unii, do której wstępowaliśmy, Unii, której się przestrzega traktatów, Unii, której się przestrzega zasad, w Unii, której się mówi wprost o tego rodzaju bandyckich, liberalno-lewackich programach jak Zielony Ład, walczy się z tym Zielonym Ładem w sposób systemowy, mając wiedzę na temat tego, do czego to prowadzi. Swoją drogą, bo Marek jest kuna, przyjechaliśmy razem, Marek, już wiem, czym się będziemy zajmować, gdyby się nie daj Boże nie udało Zielonego Ładu. Szklarzami będziemy, jak tu wszyscy muszą mieć, wiecie, nowe okna i to z trzema szybami. To biznes nieprawdopodobny, a trochę mamy pachu. Ale nie szybujcie się Państwo, wyrzucimy Zielony Ład, powstrzymamy VAT migracyjny, powstrzymamy przepotwarzanie się Unii Europejskiej w superpaństwo pod butem niemieckim, ale najpierw, żeby to zrobić, to trzeba zagłosować na listę Prawa i Sprawiedliwości, na liderę listę, na Annę Zalewską, na kandydatę Prawa i Sprawiedliwości, tutaj na Dolnym Śląsku, na Polszczyźnie, w innych miejscach w Polsce i módlmy się o to, żeby również w innych krajach europejskich ludzie postawili na tych, którzy chcą przywrócić Unię Europejską na tory praworządności, na powrót do tych fundamentów, które ukształtowali Adenauer, De Gasperi i Schuman. Unię Europejską, która nie walczy z człowiekiem. No bo co to jest ten Zielony Ład tak w skrócie? Ten Zielony Ład to jest taka ideologia lewacka, w której widzi się środowisko bez człowieka. Największym intruzem w tym środowisku jest człowiek. To, żeby środowisko mogło się dalej rozwijać, prawda? Tak jak sobie chciało, to trzeba zdefiniować człowieka. Tylko po co to środowisko? To jest śmieszne, jak człowiek normalny o tym myśli. Natomiast jak człowiek nienormalny o tym myśli, to rzeczywiście no, wtedy robi różne głupoty. No, zobaczcie Państwo, wszystko, co oni robią w tej ideologii lewackiej, całkowitej wariackiej, to jest nastawione przeciwko życiu człowieka. Wszystko. Od samego początku do samego końca. Od samego początku. Od małżeństwa, od rodziny, od dzieci, od aborcji, pigułki, nie pigułki, wszystko z samego początku, po eutanazję na końcu, a w środku, żeby tego człowieka tak dorwać. Ten rolnik, to on powinien tak naprawdę nie wychodzić z domu, bo jak już wychodzi z domu, to zanieczyszcza powietrze, przestać hodować, przestać siać, przestać zbierać i żyć za te dopłatki, które mu się da, żeby tylko nie wychodził z tego domu. To jest ideał Unii Europejskiej. Jeśli tak będzie. Ewentualnie pod ziemię, pod elektrownię. Ewentualnie pod elektrownię ziemię, ale na pewno jak już musi uprawiać tą ziemię, to 10% musi ugorować, bo oczywiście uprawiając ziemię niszczy środowisko. No tylko głupek może to, że tak powiem, sobie do głowy wsadzić, no ale takich głupków mamy niestety. I teraz, Szanowni Państwo, 9 czerwca i inne dni czerwca w całej Europie, jeśli te głupie ideologie aspołeczne, antyludzkie zwyciężą, to to jest po Unii Europejskiej. To jest kwestia kilkunastu lat, kiedy ona się rozpadnie. A ona jest nam potrzebna, bo jest formą pokoju. Ona może funkcjonować znakomicie, jeśli będzie funkcjonować w oparciu o traktaty. Ale żeby funkcjonowały traktaty, to trzeba odważnych ludzi, którzy w tym Europarlamencie staną po stronie Unii Europejskiej, Polskiej Unii Europejskiej, traktatowej Unii Europejskiej, Unii, która przestrzega zasad i traktuje Polskę jako równoprawnego członka Unii Europejskiej. O to będzie dbała, tak jak do tej pory, Anna Zalewska. Proszę Państwa,
Ale i jeszcze kończąc ten wątek tego życia, no, tym się różni właśnie cywilizacja życia od cywilizacji śmierci. Dziś Unia Europejska idzie drogą cywilizacji śmierci, patrząc na człowieka. Natomiast my chcemy iść cywilizacją życia. Od samego początku do samego końca. Te wybory 9 czerwca to jednak nie tylko kwestia Unii Europejskiej. To jest kwestia również krajowa. Zobaczcie Państwo, co się dzisiaj wydarzyło na Dolnym Śląsku. Dzisiaj dokładnie, w godzinach popołudniowych, sejmik województwa dolnośląskiego nie zdołał wybrać marszałka województwa dolnośląskiego. Wydawało się, że oni tam są wszyscy tacy sklejeni, prawda, ta koalicja 13 grudnia, to jak jeden wąż, będą głosować, wszystko jest ustalone, Tusk jest przywódcą, więc co powie, to wszystko będzie. Nie, nie dogadali się po raz kolejny. Znów Dolny Śląsk nie ma marszałka. Platforma przegrała, dokładnie. To prawda, nie wybrali Jarosa na tego Warszawa, ale zobaczcie, co to oznacza. Oznacza to, że ta łódź, którą oni płyną, jest tak rozchybotana, że wystarczy wasz twardy głos 9 czerwca. Tu na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie, ale też tam na Lubelszczyźnie, tam na Pomorzu. Bardzo twardy głos i wyraźne zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w tych wyborach, żeby naprawdę z tej łodzi zabrać tych, którzy chcieliby dalej służyć Polsce i stworzyć z nimi taki układ, taką koalicję w tym dzisiejszym parlamencie, że Tusk zostanie odsunięty od władzy. A dlaczego... Tusk musi zostać odsunięty od władzy? Dlatego, że jedyne rzetelne prace, które wykonują, to te, które służą interesom Niemców. My Niemców sobie szanujemy. Ja mam przyjaciół Niemców. Moim wybitnym, serdecznym przyjacielem jest kardynał Gerhard Müller. Niemiec krwi i kości. Tu nie chodzi o to. Tylko tu chodzi o to, żeby myśleć kategoriami interesu polskiego. Interes Polski jest ważnym interesem Unii Europejskiej. Nie interes niemiecki tylko i wyłącznie. Kraje Unii Europejskiej, te zachodnie, dokładnie wiedzą, one się pogubiły też pod butem niemieckim, ale dokładnie wiedziały od początku, że Unia Europejska to nie jest kwestia państwa federalnego. To jest miejsce, w którym dba się najskuteczniej z możliwych sposobów o interesy własnych państw narodowych. Oni to rozumieli, a nam wmawiali, że liczy się wiarygodność w oczach naszych unijnych partnerów, że liczy się solidarność, przy czym solidarność dla Polaków to jest oddaj wszystko, nie bierz nic. I niestety duża część społeczeństwa uwierzyła w to. Duża część społeczeństwa cierpi na ojkofobię, na nienawiść do własnego narodu. Duża część naszego społeczeństwa jest zakompleksiona, że to, co polskie, to jest gorsze. Twoją drogą, to chcę Państwu powiedzieć, że tutaj również u nas na Dolnym Śląsku, konkretnie w Karpaczu widziałem takie przejawy, jako przykład podam. Byłem z 10 lat temu chyba, może w górze 8, idę sobie Karpaczem, patrzę, piękny hotel, rzeczywiście. 4 czy 5 gwiazdkowy, super. Jak się nazywa? Alpejski. Zacząłem krzyczeć na ulicy, ludzie się oglądali, śmiali się ze mną, bo krzyczałem z pytaniem, niech mi znajdzie ktoś w Austrii, w Niemczech, w Szwajcarii, hotel, który by się nazywał Karkonoski. No do choroby ciężkiej. Dlaczego w Karkonoszach, w sercu Karkonoszy, hotel nazywa się Alpejski? Wiecie dlaczego? Bo to wynika z naszych kompleksów. Że to, co alpejskie, jest lepsze niż to, co karkonoskie. No nie. My musimy leczyć Polaków z kompleksów, dlatego zmiany w programach nauczania, dlatego programy, które wprowadzaliśmy ostatnio, dlatego oni to rozlikwidują. Musimy leczyć Polaków z ojkofobii, bo Polska i być Polakiem to nie znaczy być gorszym. To znaczy być równoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Unii Europejskiej, która pozwala realizować interesy polskie w Unii Europejskiej. Nie niemieckie, nie francuskie, nie belgijskie, polskie. Po to jest europoseł Polski, po to jest premier Polski. Dlatego Tusk musi odejść natychmiast ze stanowiska. Oto są również te wybory 9 czerwca. Dlatego bardzo Państwa proszę, głosujcie na Prawo i Sprawiedliwość, głosujcie na Annę Zalewską. Przekazujcie to wszystkim. To są wybory o przyszłość Unii Europejskiej, ale też o najbliższą przyszłość Polski, a przez to również o przyszłość najmłodszych pokoleń, bo jak oni będą dalej przy władzy, zniszczą nam tę Polskę tak, że znów będziemy musieli ją odkopywać z tych gruzów przez kolejne lata. Tego nie róbmy, nie pozwólmy na to 9 czerwca. Wszyscy do wyborów. Dziękuję bardzo. Thank you.
mówią o mnie, zastanawiam się rzeczywiście, skąd moja siła. Ano z was. Ano z was i z was. Zawsze mogę przedyskutować z nimi, zawsze służą i radą, bo to nie jest tak, że ja samodzielnie wszystkie decyzje podejmowałam, choć czasami ryzykownie i hardkorowo, nawet z niektórymi członkami rządu, ale stawiałam absolutnie na swoim. Jak zobaczycie na moich X-ach, bo to tak się teraz nazywa do Facebooka, odtwarzamy i przypominamy moje wystąpienie z 2020 roku, kiedy ja już przewidziałam to, co dzieje się dzisiaj. Znaczy widziałam już prawo klimatyczne, wiedziałam, jak wygląda rezolucja w sprawie Zielonego Ładu i ja już przewidywałam, dlatego że jeżeli ktoś nie potrafi niczego policzyć, podejmuje decyzję w pandemii, kiedy wszyscy się boją o swoje życie, o swoje przedsiębiorstwa, a jedyną odpowiedzią na moje obawy Franza Timmermansa, bo on jest twarzą Zielonego Ładu, nie dajcie sobie mówić, że ktoś inny jest zwiał z tego tonącego okrętu, to Franz Timmermans mówił, żebym się przestała przejmować. Niech padają te firmy, bo czas zburzyć stary świat i zbudować nowy. To jest cały czas przez każdy dokument z tego Zielonego Ładu motyw przewodni. I tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy ciągle pod pozorem rozwoju. Unia Europejska właśnie ogłosiła raport, że straciła konkurencyjność. Wszystkie firmy się wyprowadzają z Unii Europejskiej. Od kogo jesteśmy uzależnieni? Od Chińczyków, proszę Państwa. Elektryczne samochody, lit, kobalt, to Chińczycy. Łącznie z firmami, gdzie dzieci w Kongo, w Afryce umierają, bo wydobywają tak jak węgiel brunatny, węże kobalt bez żadnego zabezpieczenia i zagrożeń. Płytki krzemowe, fotowoltaika, moi kochani, to jest kilka procent tylko produkcji europejskiej, reszta to już jest chińska. I pani von der Leyen, mam nadzieję, że jak będziemy mieć większość, to ona już nigdy nie będzie przewodniczącą. Wcześniej zresztą załatwiła kandydat z Konfederacji mnie zatrzebia systematycznie na X-ie. Nie głosowałam za panią von der Leyen, tak jak nie głosował Witek Waszczykowski. Siedzieliśmy obok siebie, pilnowaliśmy, pokazywaliśmy sobie przyciski, żeby dla potomnych mieć dowód. I Witek to absolutnie bezwzględnie potwierdza. Ale ponieważ macie takich cudownych ludzi, to może chociaż 10-15 minut na ewentualne pytania, bo rzeczywiście pan minister musi lecieć. To najpierw do siebie ile? 10 minut? 10 minut, dobrze. To proszę bardzo, Piotrze. Oj, tam jest drugi, tak? Dobra. A tu mamy 3, aż ma. Trzeba się podzielić. Mamy teraz chwilę na pytania z sali, więc jeżeli są osoby... Nie uwierzycie, ale minister jeszcze macie dzisiaj spotkanie. Chciałbym wykorzystać obecność naszych gości, to zapraszam. Panie ministrze, to ja mam takie pytanie. Czy ten pakt migracyjny jest do zatrzymania? Oczywiście, że jest do zatrzymania, tak jak każdy dokument jest do zatrzymania. Dlatego, że potrzebujemy większości, która ułoży prezydium i ułoży komisję i będzie przegłosowywała wszystkie dokumenty. Mówicie do osoby, no, pan minister, pani marszałek mówiła, która odwracała, to znaczy odwracała reformę dotyczącą sześciolatków. Oddaliśmy, prawda, pani marszałek, pani była wtedy szefową gabinetu premier Szydło i to było nasze zobowiązane na pierwsze 100 dni. W pierwsze 100 dni odkręciliśmy i rodzice z sześciolatków decydowali, czy dziecko uczy się w szkole, czy też uczy się w przedszkolu, czy przekształcenie gimnazjum. Wszystko można odwrócić. Tak? Tylko jeden argument, jeszcze jeden. Tak. To jest ta druga część mojej wypowiedzi. Znaczy, jeżeli rzeczywiście 9 czerwca wygra ponownie Prawo i Sprawiedliwość znacząco, to jest wielka szansa na to, ja nie wiem, że racja, ale wielka szansa na to, że jeszcze nawet w tym roku można pogonić Tuska, bo jak się pogoni Tuska, to nie puścimy tu migrantów. To niestety będzie musieli z tym walczyć inaczej. Natomiast pytanie było o Rosji.
To nie jest tak, czy jest szansa na to, żeby zatrzymać pakt migracyjny. Znaczy my nie mamy nic do stracenia i musimy zatrzymać pakt migracyjny, bo jeśli nie, to będziemy mieli Molenbeek na krzykach do Wrocławia, czy gdzieś tam innych dzielnicach Wrocławia, prawda? Czy tutaj Małgorzata. A to już jest świat, w którym jest koniec cywilizacji chrześcijańskiej łacińskiej. Tusk, gdzieś tam próbując mnie szczypać, napisał na Twitterze w Wiksie ostatnio, że to jest wojna cywilizacyjna. Tak, panie Tusk, to jest wojna cywilizacyjna. Wy zniszczyliście w Europie Zachodniej cywilizację łacińską i chrześcijańską, a my w Polsce wam na to nie pozwolimy. Tak. Co tego jakby paktu migracyjnego? Ale niech pan się nie dziwi Włochom, że są paktu migracyjnego, ja skoro są zalewani przez migrantów i to przy bierności Unii Europejskiej. Oczywiście, że bierności Unii Europejskiej. Natomiast to jest ten moment, w którym my w Unii Europejskiej musimy myśleć o własnych polskich interesach. Oczywiście, że szanujemy i kochamy Włochów. U nich jest lepiej niż we Francji, Hiszpanii, czy Belgii, czy Szwecji, jeśli chodzi o kwestie migracyjne. Już jest i tak dramatycznie, bo w takim miasteczku Forlì, miasteczku, mieście, które ma 70 tysięcy mieszkańców, koło Bolonii na północy Włoch, przedszkola dla dzieci można znaleźć takie, które są jeszcze w duchu na kultury włoskiej, chrześcijańskiej, prowadzone tylko na obszarach, choć w środku po muzułmańsku jest prowadzone, na północy Włoch. Natomiast to jest ich problem. To jest ich problem. W pewnym momencie w Unii Europejskiej każdy myśli o swoich problemach. Naszym problemem jest z jednej strony granica wschodnia Polski i zabezpieczenie się przed ruskimi, a z drugiej strony nie wpuszczenie tu nielegalnych migrantów, tak jak to robili we Francji, Włoszech, Hiszpanii czy Szwecji przez ostatnie 30-40 lat, a zwłaszcza przez ostatnie 10 lat. Miałam okazję w piątek spotkać się z Włochami. Przyjechali z okolic niedaleko Rzymu. Rozmawialiśmy właśnie o tym, a zresztą jedną z ostatnich podróży odbyłam właśnie do Włoch i na ten temat rozmawialiśmy. Unia Europejska nie ma żadnego pomysłu na nielegalną migrację. Nie ma pomysłu. Dlaczego Australia nie ma problemu z nielegalnymi migrantami? Bo otoczyli wyspę i nie wpuszczają tam nikogo. Pytanie tych Włochów, z którymi rozmawiałam, jest takie. Dlaczego my tego nie robimy? Dlaczego my pozwalamy im tutaj przepływać? Dlaczego? Pani Meloni, premier Włoch, która no, wydawało się jeszcze w czasie kampanii, że będzie takim silnym sojusznikiem, w tej chwili broni interesu włoskiego i zgadza się na pakt migracyjny, bo ona ma największy problem w tej chwili z nielegalnymi migrantami. Ale próba rozwiązania tego problemu przez pojedyncze kraje nie będzie dobrym rozwiązaniem, bo nie będzie takiego rozwiązania. To musi być decyzja. Nie wpuszczamy ich do siebie na ląd. Nie wpuszczamy i tyle, ale to potrzeba odważnych polityków. I proszę Państwa, to jest jeden z elementów, który naprawdę jest niezwykle groźny. Bo o ile do Niemiec, do Francji czy do Włoch ci nielegalni migranci jadą po socjal, tam się dobrze żyje, o tyle w Polsce oni wcale nie chcą tutaj być. Polska ma być takim krajem, do którego wyrzuci się ich z Niemiec, nie myśląc o tym, co tu się dalej będzie działo. No to proszę Państwa, wyobraźcie sobie, co się będzie działo z tysiącami ludzi, których się na siłę tutaj do Polski wepchnie, którzy tutaj nie chcą być. Boże, potraficie sobie to wyobrazić? Bo ja tak. Niemcy wybudowali żołnierze. Bo ja tak. Więc proszę Państwa, każdy kraj w Unii Europejskiej broni przede wszystkim swojego narodowego interesu, a dopiero potem pomaga innym. To robi właśnie on. My musimy bronić naszego polskiego interesu w pierwszej kolejności. Potem możemy pomagać innym i to robiliśmy przez 8 lat naszych rządów. Pilnowaliśmy, żeby tutaj nikt nielegalnie do Polski nie przyjechał, ale pomagaliśmy budując szpitale, szkoły, szkoląc ludzi tutaj u nas w Polsce, wysyłając pieniądze, organizując pomoc żywnościową, humanitarną, przekazując pieniądze. Robiliśmy to przez 8 lat. Do Libanu, do Syrii, do innych krajów, które potrzebują pomocy. Ta polityka została w tej chwili przerwana. Koniec. Koalicja 13 grudnia powiedziała, nie, my otworzymy bramę polskiej gościnności. Poradziliśmy sobie z Ukraińcami, ponad 2 miliony ich było, no to poradzimy sobie z tysiącami, których przywiozą nam tutaj od zachodniej granicy. Nie, nie wolno się na to zgodzić i Prawo i Sprawiedliwość, nasi przedstawiciele są gwarantem tego, że
nigdy się na to nie zgodził i zrobimy wszystko, żeby przed tym zalewem nielegalnej migracji się obronić. Jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy pani Giorgi Meloni, Włoch i stoi i możliwości działania i to się bardzo mocno łączy dzisiaj o tym, na tym spotkaniu nie powiedzieliśmy ani słowa, ale brak zwycięstwa naszych sił w całej Europie, ale w szczególności tutaj w Polsce w wyborach 9 czerwca i utrzymywania Tuska przy władzy, to jest kwestia, słuchajcie państwo, wejścia do strefy euro bez zmiany konstytucji. Oni już są na to przygotowani. Tak. Dlatego chcą ściągnąć na siłę Adama Glapińskiego z funkcji prezesa, żeby postawić swojego. Prezes z premierem podpiszą według aktów wewnętrznych. Nikt się nie będzie przejmował, że łamią konstytucję. Łamią konstytucję, on leje przyjeżdża i mówi, że praworządność w Polsce sprowadzana. A wiecie, dlaczego mamy wejść do strefy euro? Bo tacy Włosi, nawet gdyby chcieli być po naszej stronie w 100% we wszystkich sprawach, tu akurat bronią swojego interesu, ale w innych sprawach, natychmiast są ściągani lajcami przez Niemców. Dlaczego? Bo ten bank europejski, bank centralny, który zarządza strefą euro, jest w gruncie rzeczy bankiem niemieckim, to jest Deutsche Bank. I ten Deutsche Bank mówi von der Leyen, nie podskakuj, bo jak my ci nie skupimy twoich obligacji, to utoniecie finansowo w ciągu roku. Dlatego jest tak ważna niezależność również walutowa. Obrona z polskiej złotówki, niezależności Polskiego Banku Narodowego, Banku Polskiego, bo inaczej nawet my sami nie będziemy odbywać własne interesy, bo Niemcy będą za lajce trzymać. Mówią, hola, hola, przyjmujecie albo toniecie. W 2014 roku już nawet w Niemczech to nie widziałem, bo was to oczywiście. Czy może jest jakieś pytania, słuchajcie? Ja mam pytanie. Panie ministrze. No nie dobrze, pana Bogusława i nie odbieram. Panie ministrze, ktoś stworzył prywatny kopuł w Polsce. My mamy dużo złota, mamy dużo tych wniosków rezerwowych i mam trochę żal do pana prezydenta, bo pan prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Dlaczego tam pod tym bankiem nie ma dwóch czołgów z odchowaną misją? Ja żądam, żeby pan prezydent postawił dwa czołgi i pokazał mu Sztyczka. Ja jestem zwierzchnikiem sił zbrojnych i nie ruszysz ani kilograma z bota. Panie proszę pana rozmawiać. Pan prezydent nie ma czołgu. Jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Niech pan zwróci uwagę. Ta konstytucja tak jest napisana. SLD, PSL, Unii Wolności i Unii Pracy, że prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, ale w czasie pokoju to zwierzchnictwo wykonuje za pośrednictwem ministra obrony narodowej, który nie jest niepodległy. To jest głupia konstytucja w tym względzie. Jeśli chodzi o system rządów, mamy system rządów najgłupszy na świecie. Wiecie, z czego wynika? Że przez 3 lata pisano konstytucję przeciwkowali się, a jak Walesław Szczegla z Kwasiewskim, to następnie przez 2 lata pisano w Kwaśniewskiego i wyszło gdzieś po środku, że niby jest zwierzchnikiem, ale czołgów nie ma. No to jest zwierzchnikiem sił zbrojnych tylko i wyłącznie w czasie wojny. W czasie pokoju minister obrony narodowej. No tak to wygląda. Póki nie zmienimy konstytucji, to taki układ funkcjonuje. Nie ma czołgu. Jeszcze kolejne pytanie, bo ja naprawdę muszę zabrać profesora. Usłyszałem tutaj dużo złego o Unii i to, że może być jeszcze gorzej. Ale równocześnie usłyszałem, że przy Unii, jak przy cesarzu stać będziemy, no i mnie się to kłóci osobiście. Ale kto tak? Czyli państwo są za wyjściem z Unii, za polexitem? A nie. Nie użyliśmy takiego sformułowania. To może ja szybko. Dobrze. No zaraz, powolutku. Czyli rozumiem, że państwo nie są za polexitem, nie za wyjściem z Unii, tak? I starają się tą Unię państwo tu zmienić. Ale jak się ma do tego na przykład FF55, czyli Fit for 55 podpisane przez naszego premiera? I czy następny premier Tusk nie podpisze jeszcze czegoś gorszego, a państwo i tak? Ja będę odpowiadać, bo pracowałam przy tym, ale pożegnajmy profesora. Zapraszam.
Państwa, ponieważ, kwiaty są moje. Ale... Przepraszam? Kurde, tak to nic nie zrobimy. Odpuścić to powierzchnię, bo nie mam czasu. Też dostałem kwiaty od Państwa, one są moje, a ja do Was sobie... Dobra, ja ci zrobię pieniądze.